W sobotę 13 marca zdarzył się nieszczęśliwy wypadek samochodowy. Czy mógłby Pan ujawnić jakieś szczegóły tego zdarzenia? Istotnie, w sobotę po 21 zostaliśmy powiadomieni, czyli dyżurnej komendy tutaj powiatowej, o zaistniałym wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym na trasie Kamienna Góra, przejście graniczne. Natychmiast na miejsce zdarzenia udała się tutaj grupa operacyjno-dochodzeniowa w składzie pani prokurator nadzorująca, pełniąca dyżur prokuratorski w tym czasie, pani prokurator Maria Dziedzic i grupa operacyjno-dochodzeniowa z Komendy Powiatowej Policji. Również i ja uczestniczyłem na miejscu tego zdarzenia. Na miejscu zastaliśmy już tam skutki, czyli rozbity samochód Fiat 126P z nieżyjącym kierującym tym pojazdem. Ranni kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala w Kamiennej Górze. W którym dokładnie miejscu zdarzył się wypadek? Wypadek zdarzył się na prostym odcinku za łukiem w prawo w kierunku przejścia granicznego w Lubawce. Czy znane są już przyczyny wypadku? Przyczyny wypadku drogowego aktualnie badane są w toku postępowania tutaj dochodzeniowego. No, można mówić bardziej o skutkach w tej chwili. Skutkiem jest właśnie śmierć kierującego oraz jego znajomej, ciężko rannej, przebywającej aktualnie na oddziale intensywnej terapii w szpitalu, oraz drugiego znajomego, który z obrażeniami również przebywa w Kamiennogórskim Szpitalu. Czy w tym okresie, kiedy zdarzył się wypadek, były jakieś szczególnie trudne warunki atmosferyczne? Właściwie warunki były normalne, znaczy jezdnia była sucha, brak było opadów atmosferycznych. Z jednym z utrudnień na tym odcinku drogi, właściwie to, co jest zauważalne w tej chwili, właściwie jest to nierówny płaszcz asfaltowy ułożony na tym odcinku. A więc dokładnie jadąc w kierunku tutaj przejścia granicznego, pas prawy jest około 10 centymetrów niżej położony niż pas lewy. I zachodzi takie uzasadnione podejrzenie, że kierujący tym samochodem, czyli Fiatem 126P, mógł zahaczyć o próg, czyli na osi jezdni, złączenie tych nierówności, i w tym momencie stracił panowanie nad kierownicą i uderzył po swojej lewej stronie w przydrożne drzewo. Czy w wyniku wypadku trzeba było zamknąć ruch na tej ulicy? Tak, oczywiście należało zamknąć, nie? I tu chylę czoła pod kątem Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, która bardzo aktywnie nam tutaj pomaga w tych działaniach. Więc przede wszystkim oni tutaj zabezpieczają te miejsce zdarzenia nawet przed przybyciem policji. Policja właściwie tutaj kieruje ruchem. Oni po prostu fizycznie zabezpieczają, jeżeli jest to pora nocna, załóżmy, no tutaj skutecznym oświetleniem, które jest bardzo pomocne w prowadzeniu czynności, oględziny na miejscu zdarzenia. Również usuwają tutaj skutki i załóżmy takiego zdarzenia, czyli załóżmy po przewiezieniu pojazdu na parking, załóżmy, no czyszczą jezdnię i przywracają do stanu używalności. Ta droga jest jedyną drogą dojazdową do przejścia granicznego No w jest. Lubawce. Jak długo trwały prace nad usunięciem skutków wypadku? Jak długo było przejście nieczynne w związku z tym? No więc droga do przejścia była nieczynna około 40 minut. W tym czasie jednak staraliśmy się po prostu na krótki moment uruchomić, załóżmy, no nie usuwając, załóżmy skutków tego zdarzenia, ale żeby po prostu droga była przejezdna. Z uwagi na porę tutaj wieczorowo-nocną, natężenie w tym czasie jest znikome, także zapewne nikomu nie utrudniło to w dotarciu, załóżmy, do granicy. Czy ten odcinek drogi, na którym zdarzył się wypadek, jest jakiś szczególnie niebezpieczny? Z doświadczenia jako policjant stwierdzam, że tak. Jest to kolejny wypadek ze skutkiem śmiertelnym
na tym odcinku drogi apelowałbym tutaj do władz odpowiedzialnych za stan techniczny tej nawierzchni, tej drogi, po prostu o szczególne zwrócenie, załóżmy, uwagi na stan techniczny tej nawierzchni, gdyż, no, powtarzam, jest to kolejny przypadek ze skutkiem najbardziej tragiczny, załóżmy, ze skutkiem śmiertelnym, gdzie kierowcy, no, nie panują nad pojazdami i powodują wypadki drogowe. Wynik końcowy postępowania przygotowawczego w tej sprawie pozwoli po prostu na ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną tego wypadku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.